Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Od jutra zaczynam wyzwanie, w którym podejmuję się jedzenia tylko i wyłącznie zupek chińskich, czyli wychodzę naprzeciw jednemu z najbardziej popularnych komentarzy pod moimi filmami. Jeśli jesteście ciekawi, no to zostańcie ze mną koniecznie do samego końca. Pamiętajcie o łapkach w górę i konkurs będzie też w tym odcinku, więc musicie obejrzeć, by się o tym dowiedzieć. Do zobaczenia. Dzień pierwszy. Się nie zaopatrzyłem, więc będzie trzeba jechać do sklepu i kupić małe co nieco. Proszę bardzo, jaki wybór. To jesteś dla mnie? Jak mawia Blołek, jest dobrze, bo to impreza, a nie pogrzeb. Przecież ty nie wiesz, bo nie zjadłeś. Ale kupiłem takie bardzo ostre. Śniadanie prawilnego studenta. W porównaniu ze śniadaniem prawilnego Packera. Indyczek. Ale pachnie. Pamiętam, kiedyś mama mi robiła takie. Przypominam sobie smak dzieciństwa tym samym. Czujesz się jak prawilny chiński student. Muszę wam powiedzieć, że wcale po tej jednej zupce nie jestem głodny. Więc nie wiem, czy teraz będę jadł. Planuję jeść 3 takie zupki dziennie. Jak będę głodny, to 4, może 5. Zobaczymy. Robię sobie na wynos. Jadę do fryzjera. Spóźnione 3 minuty. Mam nadzieję, że Sebastian mnie nie zabije. I przyjechałem na siłkę. Czy to już pracoholizm? Chyba nie. Lubię swoją pracę. Wróciłem do domu po treningach, ale jestem totalnie zwalony. Natomiast biorę jeszcze zupkę, szamnę sobie kolację. Dzień pierwszy minął, idę spać. Siemano, dzień drugi. Na śniadanie idzie kuciak w 5 smakach. A co? Inaczej sobie to wyobrażałem trochę. Akurat zapach tych zupek to jest bardzo duża zaleta i tego nie można im odjąć. Naprawdę bardzo ładnie pachną. No dobra, kurczaka tu nie widzę, ale myślę, że jest gotowe do spożycia. Jadę do firmy. Pogoda ładna, to można jechać hulajnogą. Marta, masz kota? Jeszcze raz, tak? Jem. O, proszę. Tam się montują takie rzeczy. Przyjechałem na plan do Durexa, za chwileczkę zaczynamy nagrywać, a ja mam dla nich małą niespodziankę. Będziemy jeść w upale, jest 30 stopni, a my będziemy jeść zupki chińskie na dworze. To jest survival. Żeby nikt nie był głodny, robimy jedną wielką zupkę chińską, przygotowaną pewnie z 40 torebek zupek chińskich. Głodni? Głodni, głodni, głodni. Prawdziwa zupa chińska. Nie. Ale zupka, robiona parku, w Radomiu. W parku. Robiona w parku. Pachnie ładnie. Słowiański przykład. Survival w parku Skaryszewskim. Wszyscy jedzą zupki. Rób masę na tym. Robię, to tylko na tym masę można zrobić. Tylko. Musicie co najmniej 2 zupki dziennie, żeby zrobić dobrą masę. A to na tacy, na tacy. Ja dziękuję, jestem w diecie. Jak każdy. Ja może jutro. Dla Maksyma, proszę bardzo. Można. Smakuje? Nie ma wyjścia. Catering maksymalny. Wiem. A tak poza tym, to co? To wpadajcie na kanał, jak to robić. Tak, gdzie Maksym dzisiaj z nami gra? Gdzie ja gram? Mam nadzieję, że ci się spodoba u nas na planie. Także wracam do pracy. Wracam właśnie z planu dla kanału Jak to robić, gdzie miałem okazję wystąpić i powiem wam, że Beczka Niesamowita zrobili parodię mojego kanału, dlatego zaglądajcie tam oczywiście. Pod koniec filmu dostaniecie link, dlatego zaglądajcie. Ramen! No pachnie idealnie, naprawdę. Da się tym napchać, nie wiem jak. No ramenik pierwsza klasa, powiem wam. Zjadłem, spakowałem torbę i lecę do pracy. Przede mną 3 godziny treningów z moimi podopiecznymi. A potem wracam i znowu pewnie zjem. Przy okazji idę psu jedzenie kupić. Ciekawe, czy mają zupki chińskie dla psów. Dzień drugi można uznać za zakończony, dzień trzeci za chwilę. Trochę jestem głodny, ale nie chcę już żreć na noc. Trochę dzisiaj pospałem, dlatego nie nagrałem nic rano, nie zjadłem śniadania. Stoi bryczka. Po spotkaniu spotkałem się z Blokiem, żeby zrobić trening jeszcze, więc zjem sobie za godzinę. Dobre? Jadę pośmigać. Jedliście kiedyś sam makaron z zupki chińskiej? Ramen na sucho. Jestem głodny. Jedliśmy sobie tutaj najostrzejszego burgera w Polsce. W tym momencie jałem zupki chińskie, a nie burgery ostre, natomiast burger ostry był ostry. Póki nie naprawię samochodu, jadę do pracy hulaśko.
Jest już prawie końcówka dnia, ja mam bardzo mało siły. Już nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i zjem zupę. To wygląda dobrze. Dam tak trochę mniej wody, żeby to sobie fajnie nasiąkło i też będzie z tego fajny posiłek. To się ładnie zrobiło. Czas spać. Jutro kolejny dzień mojego wyzwania, więc do zobaczenia. Siemanko, dzień czwarty. Jadę do mechanika, jestem umówiony za 30 minut. Śniadanko, dzień czwarty. Wróciłem do domu, samochód naprawiony i jeszcze czuję zapach unoszącej się zupki chińskiej. Już zjadłem i można ruszać, jest bardzo ładna pogoda, warto korzystać z takiej pogody. A teraz czas na kino, dawno nie byliśmy. Nie pamiętam, kiedy się tak na filmie ostatnio uśmiałem. Jakbyście chcieli wiedzieć, co to za film, to dajcie znać w komentarzu. Jest już po 24, więc idę spać, jutro kolejny dzień, także do zobaczenia. Wyrzucam to. Jadę do rodzinnego otwocka. Mordeczko moja, już idę do ciebie, już. Proszę bardzo. Najgorsze, że wszyscy jedzą dobre jedzenie, a ja muszę jeść zupkę chińską. Biedronka przyleciała zjeść zupkę chińską. Właśnie się zesrała. Najgorsze w tych moich wszystkich wyzwaniach są nieprzemyślane terminy i nie myślałem, że w dzień matki będę musiał jeść zupki chińskie, no ale takie życie, wrócę do mamy później i nadrobię ciastem, na pewno jakieś dobre zrobi. A teraz właśnie czekam na kolegę, bo obiecał mi sadzonki z papryczkami i Carolina Reaper, więc będę hodował swoje. Teraz będę ogrodnikiem też, nie tylko youtuberem. Wróciłem do domu i postanowiłem zrobić dla was konkurs na wygranie płyty OSTR, instrukcje obsługi świrów. Pada efekt porozumienia i bonus RPK Artysta Kombinator. Wystarczy, że wejdziecie do mnie na Instagram i zobaczycie pod nowym zdjęciem zasady wzięcia udziału w konkursie. I mam dla was fajną informację, bo pod koniec wakacji planujemy zrobić coś takiego, gdzie będziemy mogli się spotkać wszyscy razem i wziąć udział we wspólnym wyzwaniu razem ze mną i razem z innymi osobami z grupy Abstren. Aż z tego wrażenia trochę zgłodniałem, chyba zrobię sobie tą zupkę, przepraszam. Ale na myśl o zupce po prostu mi się odbiło. Dobra, zrobię sobie zupkę. No. No to co? Może teraz krabowa? Ostra. Zobaczymy, czy będzie ostra. Nie chcę, ale muszę. Mam ochotę zjeść coś normalnego. Na szczęście mogę gadać. Mogę być... Zły na ludzi mogę być, tak. Za to, że... tworzą korki. Ale gdyby przede mną jechało 20 maksymów, to nie byłoby korków. Gwarantuję wam. Zobaczcie, jak papryczki się mają. Jak myślicie, będzie coś z nich? Dzień przedostatni, a ja jadę do pracy. I w sumie nie chcę mi się już jeść tych zupek, dlatego nie palę się jakoś do tego, by zjeść śniadanie. I w sumie to mam zaspany ryj. Jestem głodny, ale jak sobie pomyślę o zupce, to mi się odechciewa i po prostu będę chodził głodny. Wpadło mi trochę pracy i nim przesadzę moje papryczki, muszę rozpisać kilka pomysłów na odcinki. No dobra, ogarnięte, odcinki rozpisane, ale trochę gorzej się myśli, będąc bez jedzenia. Jestem na jednej zupce, normalnie kiszki mi marsza grają. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Wrócę, spróbuję coś w siebie wcisnąć. Mała zmiana planów, jedziemy do kina. Biorę sobie zupkę, którą pochrupię w trakcie filmu po prostu. I po filmie czas wracać do domu. Jestem głodny, ale idę spać. Nie chce mi się jeść tych zupek na noc. A teraz właśnie podążam do studia nagraniowego, gdzie będziemy dogrywać wokal do odcinka z niemówieniem, który już oglądaliście. Ja będę w tym odcinku głosem Maksyma. W tym wyzwaniu przez 3 najbliższe dni. A teraz czas jechać do pracy. Dziwnie się czuję jechać tak w ciszy. Wszystko nagrane, wszystko nagrane. Zjem sobie zupkę suchą. Już ostatni dzień, więc się przemęczę i po prostu sobie zjem. Przyprawka. Ui, boję się, że samochód sobie pobrudzę. Taka sucha zupka też jest dobra.
To jest Tomek, specjalista do spraw YouTube'a, w wolnym czasie zawodowy piłkarz w FIFA. Modelka na Instagramie, tak, zawodowy piłkarz w FIFA. Zjem sobie jeszcze zupkę. Potem jadę do pracy. Cieszę się, że już jest koniec tego wyzwania, bo dzisiaj jest siódmy dzień i no dosyć mam. Mam ochotę zjeść coś takiego, wiecie, w moim stylu. Burger na przykład. Wracam do domu. Zjem ostatnią zupkę dzisiaj. Koniec wyzwania, idę spać. Czekajcie na podsumowanie. Wyzwanie za mną i czy to zupki chińskie, czy słodycze, czy owoce, po prostu jedzenie tego przez dłuższy czas staje się monotonne, niedobre. Jadłem tak mało dlatego, bo zupki chińskie, tak jak przypuszczałem, po prostu pęczniały tą wodą i zalegały w moim żołądku, przez co nie czułem się głodny i jadłem niewiele, bo pewnie 400 kalorii max na dzień. Oczywiście zapraszam was do kanału Jak to robić, gdzie miałem przyjemność wystąpić. Podoba mi się na planie, ale jeśli chcecie zobaczyć, jak mi się podoba na planie, to musicie wejść na ten odcinek, który jest na karcie końcowej oraz w opisie. Także zapraszamy. I klikajcie. Klikajcie. Gdzieś tutaj. Tam gdzieś, tak.